This is my kingdom come. Cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Henryx, a to kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic 1. Tak, w tym odcinku pójdziemy sobie do Xardasa, tak jak nam zlecił Saturas, tak postąpimy. I postąpiłem tak, że wyuczyłem się dwóch kręgów magii wody, no i teraz będziemy pakować jedynie w magię wody, znaczy ogółem w kręgi magii. Kupiłem sobie sopel lodu, czekajcie jak to... To jest na tego... Na ognistego tego golema. Kupiłem sobie, czekajcie... To jest na piątce jak coś... Czekajcie, gdzie to jest... Ognista kula, ognisty pocisk... Dobra, tutaj mamy kolejne... I lecimy... Oczywiście, czekajcie, mana... Many strasznie mało mamy. O, tak może. Dobra. Lecimy oczywiście do Xardasa, bez słowa lecimy, nie ma tej serii, oh yeah. Tak. Tutaj dalej z tym lewusem, ale teraz jakby nas po prostu o to poprosił, by mu skopał dupsko i tyle. By nawet się nie ruszył leszcz jeden, pock jakiś tam stał. Dobra, bardzo wam dziękuję za 650 już prawie subskrypcji. Chyba prawie, no już będzie 10 tysięcy wyświetleń. 21 odcinek z Gothica, jest, tak jest. Jeśli myślisz, bardzo dużo już tego Gothica nagrałem. Do 30 może dojdzie ten Gothic i wtedy skończymy serię. Tak, o, może sobie poekspimy też trochę, kurde. Weź i nie to. No właśnie, dawajcie. Come on, krzpiopice. Raz. Gdzie są kolejne? O, tam jest! Raz. Come on, po kolei. Pojedynczo, panowie. Ej, pojedynczo. Ej, panowie, pojedynczo. Dobra, krwiopice się nie chciały pojedynczo, więc ja ich wszystkich rozgniotłem po prostu. Rozwaliłem. Zabiłem. Nie wiem co jeszcze. Dobra, więc lecimy do Xardasiątka. Tak, Xardasiątko. Nasze nowe, znaczy no. Nowe imię, które wymyśliliśmy. Jest Gorneliusz, jest Xardasiątko. Jeszcze kurde bezimionko, nie wiem. Dobra, lecimy do Xardasa. To chyba jest główny mag, który występuje w trzech częściach. A wszyscy, chyba Saturas i Riordian i tam kilka magów i Kronos. Występują we wszystkich częściach, chyba jeszcze w Arkanii są ci wszyscy, co nie? Dobra, lecimy do Xardasa. Bez gadania. Nie wiem co tam się... ja już nie pamiętam co tam się będzie działo. Ale chyba on nam zleci, że mamy się udać gdzieś. Ale to już zobaczycie na pewno. W tym odcinku, jak dojdziemy tam oczywiście, co nie? Teraz Gothica dużo nagrywam strasznie, ponieważ chcę skończyć tak samo tą serię i zająć się nowymi seriami, a jaka to zobaczycie na pewno. Dobra, lecimy do pana Xardasa w Trymiga. Dobra, nie gadajcie tam, to już się skończyło dawno temu. Dobra, ciśniemy ziomy. Dobra. Czy znajdziemy tu jakieś potworki? Ile ma zostało do levela? O kurde, prawie 6, no 6000 expa. To no na pewno nie dobijemy żadnego. Nie no. Orki i tam chyba te orkowe psy czy coś takiego. No to raczej na nich będzie eks. No kurde, bezi, nie chcę tego. Tylko chcę mojego miecza pięknego. Czyli blizny miecz. Dobra. Pokreto szczurze, tutaj mamy pana Diego, tak, Dieguś. Nasz pan Diego, nasz najlepszy ziomek, który nas uratował od Bulida. I tutaj mamy jakiegoś Pakosa, czy jak on tam miał? Paczo.
I już po nim. Pacho, 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 nara. Mochaj kwiatki od spodu. Dobra. Bierzemy jego lekką kuszę bryłki rudy, no i resztę, no i lecimy dalej, tak. 96 w ogóle filmów już dodałem na swoim kanale, więc jestem bardzo zadowolony. No i tu teraz trzeba się przygotować, ponieważ troszkę będzie tutaj walki, ponieważ będą te orkowe psy oraz orkowie, co nie? Dobra, tutaj sobie trochę peżeta znowu przypakujemy, no i lecimy na wszystkie pieski orkowe. Come on! Raz, dwa, trzy, raz, dwa. O kurde, twarde są, o kurde. Ale ich tu jest, ja. O kurde! O kurde, ale ich tu jest. One mi nic nie robią. Jasny gwint. Ale one słabe są. To ich mogę na hita zdjąć, znaczy na dwa hity. Bez prawie zabrania mi życia. I po prostu zjechałem, o kurde, jakiś lag. Dobra, tutaj mamy jakąś... Jakiś, nie wiem co. Jakąś, nie wiem, jaskinkę, norę, kogoś, kto tu mieszka. Jakieś gubienko nam tu zostawił. Dobra, ten odcinek może być trochę dłuższy. A ja wam coś pokażę, jak to znajdę, bo... Tu coś było, tu coś ewidentnie kiedyś było. Jak ja zeszłem na dół. Czekajcie tylko, co to było? Którędy to się teraz szło? Dobra, tędy pójdziemy. Tędy. I tędy. A tam już nie wejdziemy. Ale czekajcie. A tamtędy chyba mamy się dostać. No i widzieliście Beziego skok. Po prostu te skoki w tym gotiku są... No, bardzo, bardzo śmieszne. No, Bezi tak fajnie tymi łapami nawija. Kurde, no, Bezi to jest mistrzu. I tyle. Tam mamy coś, jakąś jaskinię. Tak, dobrze mówię? Dokładnie, tam mamy jakąś jaskinię. A to jest sekretnie miejsce. Ponieważ tu nic nie ma. To chyba nie to, ale pierwszy raz zobaczyłem tą jaskinię. Czekajcie, gdzie to było? Gdzie to było? Chyba z drugiej strony. Jak się domyślam. Wiecie co, może sobie zejdziemy moim tajnym sposobem, którego nauczyłem się jednego zagrajmera. Kiedyś tam z gotika. Po prostu robimy tak, tak i machamy mieczem, ale bez i machaj, dobrze. Dobrze, mistrzu. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Przed siebie bez i machaj tymi rękami. Wchodzimy tutaj na górę. Czekajcie, i gdzie to wejście będzie? Gdzieś od tej strony chyba. Ale nie jestem dokładnie pewny, ale nie, to chyba nie tu. No nie tu, ale mamy orków, panowie orkowie. Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Enrix, a wy jesteście orkowie, o jasny gwint. Ja was też widzę, kurde. No dawajcie, no come on. I'm sorry, on the run. No bez jaj, no. Z takiej wysokości, no kurde, mistrzu. Dobra, pójdziemy sobie dołem, a nie górą. Bo ci orkowie to są naprawdę wielkie, wielkie koksy. Czytaj się, wczytaj gotik. Dobra, może teraz nam się uda wyjść, a my sobie pójdziemy już dołem, a nie górą. Bezi, machaj mieczem, dobrze. Dobra, zaraz spotkamy na pewno orka. Pana jakiegoś orka. O, jest, jest ziomek. Daj psiankę i górski mech. Zbieramy z chęcią. A tam mamy orka, który zaraz zasmakuje goryczy porażki. Czekajcie, ja obejdę sobie tych orków, bo oni są za mocni. Albo jeszcze sobie ekspana zbieramy na tych pieskach. O jasny gwint. O kurde, no to teraz się wkopałem. No jasny gwint. Wiem, że mnie widzicie, ale ja was też widzę, co nie? Dobra. Dobra, jakoś uciekniemy. Gdzie oni są? Nie widzę ich.
Ja ich nie widzę, a oni mnie widzą, no to jest dziwne. Dobra, zeskoczyć trzeba. No cicho tam. Ja was też widzę, co nie? Dobra. Schodzimy tu i mamy kąsacza, yeah. Na hita taki kąsacz pada. A masz, o kurde. O szlak! Ile ich tam jest, jasny gwint! Jasny gwint, ile ich tam jest. Jasny gwint. Jak one zeskoczyły wszystkie? Obejdziemy ich dookoła. Co wy na to? Ui, bezi. O kurde, nie. Stary. Jeden jest? Jeden. Jasny gwint. Dobra, zapisujemy. Co się stanie, nie wiem. Ale na bank deadniemy, ponieważ jest trzech, a ja tylko jeden. Ba. I po nich. I dziękuję wszystkim orkom, ale niestety nie żyjecie. A teraz oczywiście droga do Xardasa jest. Jeszcze zapiszę sobie na tym zapisie awaryjnym. I tam sobie będziemy częściej zapisywać, żeby oczywiście nam się żaden save nie zrypał, tak jak kiedyś oczywiście. I dobra, czekajcie, ubieramy sobie oczywiście ten cały topór orków, czy jak on tam miał. Który jest? Tu, młot orków, tak. Oczywiście lecimy na pana golema. A gdzie on jest? Ej, golemie. Ej, what the fuck? Ej, gdzie jest ten golem? What the hell? Dobra. Jest, ja pierdziele. Jak on mnie piźnie, zaraz to dodamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i po tobie, leszczu. Dobra, teraz sobie przyszykujemy właśnie ognisty pocisk, ponieważ no będziemy mieć nikłe szanse, żeby wygrać z tamtym na miecz. No ponieważ co? Ten cały ork no jest bardzo silny. Znaczy golem, ja pierdzielę, o. O jasny gwint. Nie. Stary. Nie. No jeszcze się nie zapisałem, Boże, co ja za lamus jest, nie. Kurde, tak blisko. No dobra, trzeba uciekać temu golemowi. Ja się zapiszę, jak zabiję tamtego najmocniejszego, czyli golema ska... Czekajcie, jak on miał? No, tego po prostu ze skały, czy czego tam. Dobra, mniejsza o to. Dobra. Lecimy jeszcze raz na niego, ale czemu go tu nie ma, to ja nie wiem. Gdzie on jest w tej chwili, co nie? Nie ma go? Tutaj jest ten i patrzcie. Idziemy sobie pięknie. Obracamy się. A jego nie ma. No kurde. Jest. O jasny gwint, prawie. Nie, bezi, nie to. O bezi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem hitów i pada. Szanowny pan golem. Dobra, zakładamy sobie nasz miecz blizny, zapisujemy. Na jakim zapisie? Może na tym. Tutaj pamiętam, jak jeszcze te pierwsze chwile. Muszę sobie tam zapisywać, ponieważ te zapisy mogą mi się kiedyś przydać. Dobra, szósteczka, no i ciśniemy w tamtego pana. Jak będzie używał czegoś, to oczywiście uciekamy. I po nim. Do widzenia panu. I going to the... Nie wiem co. Dobra. Bezi, chowaj i zbieramy serce lodowego golema po raz, znaczy X2. O. Dobra, oczywiście pijemy manę. No i został nam już ostatni pan, którego załatwimy. Ej, no dobra. To musimy wyłączyć, ponieważ będzie nam to przeszkadzać.
a sobie ustawię na czwóreczkę stopy lodu, zapiszę się tutaj. No i możemy iść po czwartego, ostatniego golema, którym jest golem ognisty. Dobra, lecimy, Bezi, proszę cię, tylko z nim wygraj. Dobra, gdzie on jest? Jest tu. On naprawdę jest mocny, mogę wam to już powiedzieć. Trudno go będzie zabić. Bach! Bezi nie trafił. Bezi, uciekaj! Uciekaj, Bezi! Dobra, Bezi. Ej, nie... Ej, no panie. O kurde, Bezi, uciekaj! Panie Bezi! Bezi, uciekaj! Panie golem, niech mnie pan zostawi! Panie golem, dobra. I po golemie! Yeah, fucking! Dobra, mamy już ostatnie serce golema. No i teraz wystarczy, żeby udać się w stronę wieży Xardasa. No i oczywiście już będziemy mogli przejść, bo tam będzie, jak on miał, chyba jego sługa, ten demon cały. No i do Xardasa już będziemy mogli wejść. I oczywiście będziemy już mogli dostać pierwszą misję od Xardasa, tak, bardzo fajnie. Dobra, lecimy Bezi, okej? Dobra, już nie ma żadnych przeszkód. Lecimy sobie bez żadnej, jakby to powiedzieć, czekajcie, bez żadnego strachu, okej? Że nie ma tutaj za rogiem oczywiście żadnego golema i piękna wieża Xardasa. Czekajcie, tak o. Mamy wieżę Xardasa, no i lecimy do jej wnętrza, oczywiście. Dobra, Xardasie. Dobra, tutaj mamy skrzyneczkę, którą obgrabimy od razu, nie musimy zapisywać. Już mamy od groma wytrychów. Dobra, tutaj tak. Dobra, jak to było? Tak. Nie no, nie wiem, tak. Tak. Czekajcie. Raz, tak. Okej, dobra, już wiem. I tu mamy oczywiście mikstury, które sobie weźmiemy. Ponieważ są nam potrzebne bardzo mocno. Tutaj jeszcze mamy jakieś wejścia. Tutaj nic nie ma. Ewidentnie nic nie ma, ale tu mamy pana demona. Bezi, nie obracaj się. Zaraz, kultury kto? Trochę. Kto to powiedział? Demon powiedział. Czym jesteś? Sługą swego pana? Wyglądasz mi raczej na stwora z piekła rodem. Bezi, bez tak. Mam być cicho? Czy imię twego pana nie brzmi przypadkiem Xardas? Aha, więc imiona nie są istotne. W porządku. Załóżmy, że to jest wieża Xardasa. Domagam się widzenia z twoim panem. Ja? Niegodny? Jaki znowu sprawdzian? A, rozumiem. Ktokolwiek zechce rozmawiać z twoim panem, musi najpierw udowodnić, że jest tego godzien. Zaraz, co mówiłeś? Dowód? Zwycięstwa nad czym? Zwycięstwa nad żywiołami? Kamień? Lód? Ogień? Oto serce kamiennego golema. Co? A tak, godnego dowodu. Brakuje? Brakuje jeszcze dwóch? Tak, byś, mamy wszystkie. Czy to serce lodowego golema jest wystarczające? Potrzeba jeszcze. Tak, jeszcze jednego i mamy ostatni. Może być to serce ognistego golema. Perfekt. W takim razie domaga... Kolejny dowód? Cóż, w takim razie... Śmiertelny? Dostaliśmy chyba teleport właśnie do Xardasa, oczywiście. Czekajcie, jeszcze sobie potniemy, znaczy napijemy się miksturki życia, znaczy many, o. I teleportujemy się do nekromanty, ale najpierw zapis, bo oczywiście... Może być crash albo coś w tym deseń. Dobra,
mamy pod piąteczką i się teleportujemy. Teleport nekromanta. No i jesteśmy, Bedzi przez chwilę się zbugował, ale już jest okej. Okejos oczywiście. I tutaj ciśniemy. Mamy manę plus 10, fajnie, fajnie. A te skrzyneczki nie będą nam potrzebne raczej. Ponieważ mamy od groma wszystkiego, a miksturki sobie możemy kupić u pana Riordiana, Nefariusa chyba i Kronosa, tak. Dobra, Xardasie, Xardasie. Kolego Xardasie, ja tuż u ciebie. Witam. Kto śmie przeszkadzać mi w moich studiach? Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja Wielkiej Góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie. No nie, zaraz zobaczymy. Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku z Gomezem na czele nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie grób. No. Tak zwany śniący okazał się ponoć potężnym demonem zagłady. Przekonało się o tym bractwo z obozu na bagnie. Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo. Zapomnij o tym całym kopcu, jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z 12 magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. Aha, dobra. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu 5 orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go te... Dlaczego nie? Myślę, że możesz być... Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dobra, wiem, o co chodzi. Czekajcie, dobra, to już sobie poprzewijam. Wiem, jaka misja itp. Gdzie znajdę te... Idź do starej i mogę... Porozmawiać. Mój su... Poszuk... Śmierć więcej. Czwarty krąg. Zmniejszenie potwora, przyzwanie golema. Przyzwanie szkieletów. To będzie okej na misję. Już jak będziemy udawać się do śniącego. Jeszcze mu tutaj oddam kilka rzeczy. Jeszcze sobie możemy wziąć raz i dwa. Dobra. I co? To by było już na tyle. My się już dowiedzieliśmy, o co chodzi. Wiemy już, co w następnym odcinku się stanie. I co? Ja się już powoli będę z wami żegnał, tak więc... to było na tyle. Ja się już będę z wami żegnał, tak więc... komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia do następnych odcinków serii Let's Play Gothic. No i co? Trzymajcie się, no i cześć!